sobie o sukcesach polskich młodych zawodników podczas kartingowego finału, światowego finału Rock Cup. Powiemy sobie o tym, gdzie wystartuje w przyszłym sezonie Bartłomiej Mirecki. Powiemy o rajdzie bizonów. Bizonów czy żubrów w końcu? No bo mnie wprowadziłaś w błąd. No ale zaczniemy od tego, co wydarzyło się w ostatni weekend w rajdach. Kajetan Kajetanowicz, Robert Kubica mieli naprawdę wielkiego pecha, a moim zdaniem to był spisek zespołu M-Sport. Wiesz co, ja wiem, aż tego redaktora spokojnie nie rozpatrywała, natomiast faktem, że Robert Kubica, no 17 miejsce, nie tego każdy oczekiwał. Tego, no po pierwszym nie był szósty. Tak, pierwszym nie był szósty, na pewno pierwszy dzień nie... Zresztą ostatni się pracował mniej więcej na tych pozycjach, szósta, siódma, był całkiem niezły. A natomiast no suma summarum, syta, ale sobota dosyć pechowa. A Kajto też miał strasznego pecha. No Kajto miał strasznego pecha, bo w ogóle nie dojechał do mety. A niestety spadł też w klasyfikacji generalnej na czwarte miejsce i myślę, że ciężko będzie mu odrobić te straty. Co się stało? No tak naprawdę na trzy odcinki przed końcem rajdu. Zapalił się samochód zapalił po prostu. Się samochód, tak. Coś tam pękło, wycie koleju dokładnie i koniec. Pożar ugaszony, ale niestety nie dało się już ten samochód po prostu jechać dalej. Teoretycznie jeszcze jest szansa na to, żeby w ostatnim rajdzie powalczyć o wicemistrzostwo, ale realnie to chyba już tylko trzecie miejsce zostało. Realnie tak naprawdę nie wiem, czy nawet trzecie miejsce zostało, aczkolwiek to wszystko może się wydarzyć, tak? To są rajdy i są nieprzewidywalne, tak jak w przypadku tej załogi podczas tego weekendu. No dobra, to troszeczkę opowiedzieliśmy Wam, co się działo. Zobaczcie nasz materiał filmowy. Zresztą w ten weekend dowiedzieliśmy się też, kto będzie mistrzem świata i to znowu mistrzostwo świata w WRC. No i wbrew Twojemu przewidywaniu jednak nie Fin, tylko Francuz drugi raz z rzędu. No zdarza się. Mam nadzieję, że nie postawiliście pieniędzy. A teraz zobaczcie, co działo się w Hiszpanii. Rajd Hiszpanii dał nam odpowiedź na pytanie, kto zostanie rajdowym mistrzem świata. Drugi rok z rzędu zostali nimi Sebastian Ogier i Julien Ingrassia. Rajd Hiszpanii to 23. zwycięstwo tej załogi w WRC, 16. dla Volkswagena i 7. w tym sezonie, a także kolejne z rzędu w Katalonii. Drugi w klasyfikacji rajdu i najszybszy na Power Stage Jari Matti Latvala wygrał 8 z 11 odcinków specjalnych, a na mecie rajdu ustąpił koledze z zespołu o 11,3 sekundy. Z trzech polskich załóg najwyżej został sklasyfikowany Robert Kubica 17 miejsce, Szymon Kornicki i Przemysław Mazur ukończyli rajd na trzecim miejscu w Drive D-Mac Fiesta Trophy, najlepszym w sezonie. Hubert Ptaszek i Kamil Kozdroń, korzystając z Rally 2, zajęli 20. lokatę w RC4. W weekend ścigali się też zawodnicy rywalizujący w Motul Rally Land Cup. To była szósta eliminacja mistrzostw, ale niewiele zmieniła w klasyfikacji. Można by powiedzieć, że wynik był do przewidzenia. Tak jak w trzech z pięciu poprzednich rund wygrał duet Paweł Węgrzynowski - Adrian Kulka. Na drugim miejscu dojechali Tomkowie Kuciński z Gołębiewskim, a na trzecim Tomasz Szupryczyński z Markiem Szupryczyńskim. Zwycięstwem w tej rundzie Węgrzynowski z Kulką zapewnili sobie mistrzostwo. Sześćdziesiąt jeden załóg rywalizowało w czwartej rundzie sportowej jazdy samochodem BO Glass Maxi OS5, organizowanego przez Automobil Klub Śląski w Krakowie. Sześć odcinków o łącznej długości ponad 60 km w Lipnicy Murowanej. Na takim dystansie ścigali się kierowcy, wśród których była tylko jedna kobieta kierowca. Sylwia Graboń uplasowała się na bardzo dobrym 17. miejscu. Najszybciej odcinki pokonywał zespół Jakub Stawarski-Grzegorz Wilusz. Drugie czasy uzyskali Sawicki z Wieczorkiem, a na podium dojechali jeszcze Rybka z Grzesikiem. Ostatnia tegoroczna sportowa jazda samochodem w tej serii odbędzie się 22 listopada. No to troszeczkę Wam pokazaliśmy, co działo się w ten weekend nie tylko w Hiszpanii, nie tylko w Szwajcarii, ale również w naszym pięknym kraju. Jak widzieliście, ścigamy się od morza po Tatry. No można tak powiedzieć. No to się dzieje, prawda? Trochę się dzieje. Od morza po Tatry, dobrze, że zahaczyłeś tutaj o góry, bo ten weekend, miniony weekend, odbył się 48 rajd żubrów. Gdzie to jest? Nie mam bladego pojęcia, ale wieść gminna niesie, że startowałaś w nim. Nie startowałam. Niestety Arek zawarł się chyba przyzwyczaił do mojego nazwiska. Jest mi strasznie żal, że wtedy nie mogłam w tym weekend się pojawić razem. Arek, tęskniłeś, prawda? Za, no, to za mnie tęskni. No tak? To prawda, dlatego co tydzień coś nagrywamy, bo wszyscy za tobą tęsknią. Co to jest rajd żubrów?
To jest bardzo prestiżowa impreza, głównie dla byłych zawodników, działaczy. Co ciekawe, są tam trzy grupy. Pierwsza grupa po 50 roku życia. Uczestnicy. Ale samochody czy uczestnicy? Uczestnicy. Aha, dobra. Tak. Druga grupa po 30 roku życia. I trzecia grupa to są samochody, to jest z kolei właśnie samochody, wyprodukowane przez 90 lat. Czyli ty... Wiek nie dotyczy pań, czyli mogę startować. No właśnie, bo tak patrzyłem na ten wiek i się zastanawiałem, jeszcze nawet do tej drugiej kategorii się nie mieścisz, więc samochód. Na czym on polega? Wiem, że tam jest 6 odcinków specjalnych, jak to wygląda? Nie, to jest 10 odcinków specjalnych. Tak naprawdę były z rajdu Łebo Krakowskiego, czyli mistrzostw Polski. Fajne, OS-owe, 1,5-kilometrowe próby. Myślę, że tak naprawdę dla tych wszystkich zawodników, a było około 70 załóg, to bardzo fajne. I wygrał? Wygrał, kto mógł wygrać? Najlepszy polski kierowca po 50. Czyli? Sobiesław Zasada. Moje, tak, Sobiesław Zasada, zresztą już po raz 14. Natomiast... To chyba monopol już na zwyciężanie tego rajdu. Monopol na zwyciężanie rajdu, ale nasz zaprzyjaźniony Arkadiusz Kula, pierwsze miejsce w grupie trzeciej, razem z Alicją Konatowską. Pozdrawiamy, gratulujemy. Pierwsze miejsce w grupie trzeciej, czyli samochody wyprodukowane przed 90 rokiem. I pierwsze miejsce w grupie trzeciej, klasie drugiej. Bardzo to skomplikowane, ale gratulujemy sukcesu. Jak wyglądał rajd Żubrów? Zobaczcie teraz. Sobiesław Zasada z Danielem Chwastem w Audi TTRS, zwycięzcami klasyfikacji generalnej 48. rajdu Żubrów. Na drugim miejscu Dariusz Banasik z Igorem Banasikiem, a trzecie miejsce uzyskał Romuald Hałas z Robertem Bromkę. W Grodzie Kraka odbyły się zawody Wrak Race Silesia. Liczne grono entuzjastów ścigało się samochodami, których wartość nie przekraczała 1000 zł. 30 minut, tyle według zasad muszą samochody wytrzymać na torze, a wygrywa ten, który przejedzie w tym czasie najwięcej ogrążeń. No i wygrał Damian Sordyl przed Grzegorzem Marcem i Piotrem Pardelą. Był Kraków, to teraz czas na Krosno i 26. rajd podkarpacki. 47 załóg podzielonych na 4 kategorie rywalizowało na 7 odcinkach specjalnych. Najbardziej smuci brak kobiet za kierownicą, ale jak widać jest jeszcze nad czym pracować. W generalce wygrał Robert Długopolski z pilotem Pawłem Piczakiem. Na podium zameldowali się jeszcze Piękość i Janas, a na trzecim miejscu Chochołek z Trzeciakiem. Na torze w Toruniu kibice mogli zobaczyć efektowne wyścigi z brawurowymi wyprzedzaniami oraz walkę bok w bok. Przed tymi zawodami triumfatorzy głównych klas Supercars i Super Nationals byli już praktycznie znani. Musieli jednak tylko dojechać do mety. Zarówno Łukasz Coll, jak i Bartek Ruszczyński chcieli przypieczętować całościowy triumf zwycięstwami w ostatniej rundzie. Łukaszowi udało się wygrać w Supercars, chociaż przez cały finał odpierał ataki Roberta Czarneckiego w Mitsubishi Lancerze. Bartek musiał uznać tym razem szybkość rywala. Konrad Kacprzak, startujący w Oplu Astra OPC, wygrał w klasie Super Nationals i awansował na drugą pozycję w klasyfikacji sezonu. Trzecim kierowcą tego dnia, jak i w klasyfikacji łącznej, został młodziutki Alan Wiśniewski. Do udanych sezon też może zaliczyć Michał Kasiborski. Znasz takiego zawodnika? Znam, ale jeżeli chodzi o karting, to myślę, że zdecydowanie więcej na to opowiesz, bo praktycznie cały rok też spędziłeś na... Tak, to prawda. Wycieczkach. Sezon Rock Cup Poland należał do telewizji Vroom TV. Mhm. I to my jeździliśmy na wszystkie eliminacje. Michała udało nam się trochę poznać, bo to jednak wyróżniający się zawodnik. No i finał światowy w Lonato, we włoskim Lonato w miniony weekend. Wielki sukces Polaka, bo Michał dojechał na pierwszym miejscu, został zwycięzcą. 13 lat i niesamowity potencjał, mam nadzieję, że się nie zmarł. Ale to nie był jedyny sukces, ponieważ jeszcze na trzecim miejscu w klasie Senior Rock przyjechał Szymon Szyszko. To był w ogóle ciekawy finał, ponieważ w finale dwóch Polaków startowało z pierwszej linii startowej. Z pierwszego miejsca Jan Kręcisz, z drugiego Szymon Szyszko. Szymon dojechał na trzecim miejscu, Janek dopiero na piątym, bo to pewnie dla niego lekka porażka. A na 11 Frankowski, więc w pierwszej 23 Polaków to chyba całkiem niezły wynik.
Michał Kasiborski wygrał finał światowy Rock Cup w Lonato. Michał sięgnął po tytuł w klasie Junior Rock, startując z drugiej pozycji, a na szóstym okrążeniu wyprzedził prowadzącego i minął metę jako zwycięzca. W klasie Rock Senior do finału z pierwszej linii startowali Kręcisz z pole position i Szyszko z drugiej pozycji. Kręcisz stracił prowadzenie na 11 okrążeniu i wyścig ukończył na 5 pozycji. Szyszko natomiast od 11 okrążenia jechał na 3 miejscu, które dowiózł do mety. W mini roku najlepszą pozycję do finału miał Jaś Galeja, 8 miejsce. Niestety po przygodach na torze Jaś ukończył finał dopiero na 26 pozycji. Najwyżej finał mini ukończył Maciek Szyszko na 7 miejscu. Mam dziki plan, żeby w przyszłym sezonie chociaż w jednej rundzie wziąć udział i pojechać kartkowy Puchar Roka. Okej, jestem za tobą. Jeździłaś w ogóle kiedyś takimi profesjonalnymi kartami? Wiesz co, nie, bardzo na to upolowałam i każdego roku sobie obiecuję, że to zrobię, ale każdego roku pojawiają się inne wydatki. 4 kółka, ale troszeczkę większe pojedynki. Ale podobno równie wielka frajda. Chwilę temu mówiliśmy o sukcesach w Lonato. Jeszcze raz gratulujemy Michałowi Kasiborskiemu, Szymonowi Szyszko i Janowi Kręciszowi. Ale też w Rock Cup jeździł jeszcze w 2009 roku Bartłomiej Mirecki. Kojarzysz nazwisko? Kojarzysz nazwisko, może mniej troszeczkę z kartingu, bardziej niż z wyścigu. No właśnie, w Kia Lotus też jechałeś, czy nie? Kia Lotus w tej pierwszej edycji, tak? Czyli Kia Picanto Cup. Natomiast Bartek, mistrz Polski, sezon 2012-2013. Czyli... Wiadomo, że będzie jeździł w formule Renault Vaseline, wiadomo, w której bo tych serii są bodajże 4 albo 5. Bolid jest dosyć uniwersalny, jest tak naprawdę... Nawet w kilku można wystartować, dokładnie. Bartkowi oczywiście życzymy jak najwięcej szczęścia i żeby samochody im się nie psuły i żeby dojeżdżał do końca i zdobywał punkty. A póki co zobaczcie, co działo się w innych seriach wyścigowych na świecie. Argentyńczyk José María López po raz pierwszy w karierze zdobył Mistrzostwo Świata w WTCC. Kierowca Citroena startował z pole position i pewnie wygrał pierwszy wyścig. W drugim wyścigu najlepszy był kierowca Hondy Gabriele Tarquini, który minimalnie wyprzedził Duszana Borkowicza. Hiszpański motocyklista Marc Márquez, który na początku października zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł Mistrza Świata w klasie MotoGP, wygrał w niedzielę wyścig o Grand Prix Malezji na torze Sepang. Hiszpan odniósł 12 w sezonie zwycięstwo i wyrównał rekord należący od 1997 roku do Australijczyka Mika Dohana. Zwycięstwo Márqueza oznacza też 21 tytuł mistrzowski dla Hondy w klasyfikacji konstruktorów. Na torze Poznań odbyła się piąta runda Super OS. Ponad 100 zawodników, w tym nad czym bardzo ubolewamy tylko 3 kobiety, rywalizowało w 5 próbach czasowych. Podium w klasyfikacji generalnej zdobywali zawodnicy jadący Mitsubishi Lancer Evo. Wygrał Jacek Witucki, który o 17 sekund wyprzedził Piotra Szwankowskiego i Marcina Janińskiego. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą była Kamila Kuster-Kałumczak na miejscu 43. W klasyfikacji samochodów z najmniejszymi silnikami wygrał Jacek Ratajczak przed Robertem Zalewskim i Sebastianem Góreckim. Panowie jechali poczciwymi maluchami. No dobrze, Magda, co było dla Ciebie najważniejszym wydarzeniem motorsportowego weekendu? No wiesz, że ja faworyzuję swoje, więc tak naprawdę wygrana Arkadiusza Kuli w rajdzie Żubrów. Dobrze, dla mnie najważniejsze wydarzenie to chyba jednak mimo wszystko sukces Michała Kasiborskiego. A co dla Was było najważniejsze? Wpisujcie w komentarzach pod materiałem. Za dzisiejszy odcinek już Wam serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Bartek Musiał. Magda Gwiz. A, jeszcze jedno. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTubie. Adres znajdziecie tutaj, o, tu będzie. Oprócz tego lajki i polecajcie nasz profil na Facebooku. O, właśnie tak. No i oczywiście pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu na pewno też się pojawimy. No i druga część materiału Sergiusza Lisowskiego o pięknej Toyocie Corolli AE86.